czasach, gdy reprezentacja Niemiec bazuje w dużej mierze na zagranicznych piłkarzach, w tym również polskiego pochodzenia, warto sobie przypomnieć nazwisko być może pierwszego i najwybitniejszego z nich. Ernest Wilimowski, do dziś najskuteczniejszy strzelec reprezentacji Polski. Świetny drybler, snajper pola karnego oraz niezwykle bramkostrzelny piłkarz w historii światowego futbolu. W swojej piłkarskiej karierze zdobył równo 1175 goli. Tak imponującym wynikiem pochwalić się mogą nieliczni. Na takim diamencie piłkarskim znajduje się jednak pewna rysa. W wyniku nazistowskiego aparatu propagandowego został wymazany z historii polskiej piłki. A sama legenda i symbol polskiego dziennikarstwa sportowego, Bogdan Tomaszewski, nazwał go zdrajcą. Urodzony 23 czerwca 1916 roku, Wilimowski swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał na boisku niemieckiej drużyny FC Katowice. W 1922 roku wschodnia część Górnego Śląska, która wówczas należała do Niemiec, stała się częścią Polski, a Ernest został obywatelem II RP. Po kilku udanych latach w barwach FC Katowic, 17-letni wówczas Wilimowski w 1934 roku postanowił przejść do ruchu Chorzów. W tym samym roku zadebiutował także w reprezentacji Polski. Tak oto zaczęła się najwspanialsza i zarazem najkrótsza przygoda Wilimowskiego z polską piłką. Na czas, gdy do ruchu dołączył Wilimowski, klub przeżywał swoje złote lata. Ezi w barwach Chorzowian zadebiutował w 1934 roku. Ruch, będąc wówczas po raz pierwszy w swojej historii mistrzem kraju w inauguracji nowego sezonu, podejmował Krakowie. Niebiescy wygrali spotkanie 3-0. Sam Wilimowski strzelił w tym meczu dwie bramki. Czy można zaprezentować się lepiej? W następnych latach klub sięgnął po 4 kolejne tytuły mistrzowskie. Wilimowski zdobywał kolejne bramki, a jego skuteczność i nietuzinkowe zdolności budziły podziw każdego. W wygranym przez Ruch 12-1 meczu przeciwko Union Turing Łódź sam strzelił 10 bramek, co do dziś pozostaje rekordem polskiej ligi. W barwach Chorzowian Ezi grał do 1939 roku. Zdobył wówczas 112 bramek w 86 meczach. Wielką skuteczność prezentował także w polskiej reprezentacji narodowej. W swojej krótkiej, bo 5-letniej przygodzie z polskim zespołem zagrał w 22 meczach, strzelając 21 goli. Wilimowski zadebiutował w niej 21 maja 1934 roku w meczu z Danią, mając wówczas 17 lat i 332 dni. Stał się tym samym najmłodszym reprezentantem kraju w historii polskiej piłki. Jego najsłynniejszym występem w biało-czerwonych barwach był z pewnością mecz przeciwko Brazylii w debiucie Polski w finałach Mistrzostw Świata. 5 czerwca 1938 roku w Strasburgu Polacy w swoim pierwszym i zarazem ostatnim meczu turnieju podejmowali silną jak zwykle reprezentację Brazylii, którzy wygrali dopiero po dogrywce 5-6. Sam Wilimowski zdobył w tym meczu 4 bramki. Ostatnim występem Eziego w reprezentacji Polski był rozegrany krótko przed wojną, 27 sierpnia, mecz z wicemistrzami świata Węgrami. Goście już po 33 minutach wyszli na dwubramkowe prowadzenie. W odpowiedzi na to Wilimowski strzelił 3 bramki oraz wywalczył rzut karny, dzięki czemu mecz zakończył się zwycięstwem dla Polaków 4-2. W 21 goli w 22 spotkaniach reprezentacji, 112 bramek w 86 meczach ruchu Chorzów. To chyba jedyny piłkarz na świecie, który zdobywał więcej bramek niż miał szans, powiedział o nim Fritz Walter. Wydawać by się mogło, iż to dopiero początek jego piłkarskiej przygody w świecie polskiego futbolu. Niestety było inaczej. Different days, same struggle, slow motion as time slips through my knuckles. Nothing beautiful about it, no light at the tunnel, but the people that put their passion before them being comfortable.
Należy pamiętać, że Niemcy przed wybuchem II wojny światowej nie należały do czołowej elity światowego futbolu. A co dla nich gorsza, poza brązowym medalem z Mundialu 1934 nie odnosili dużych sukcesów. Chcąc zbudować reprezentację na miarę Brazylii, Włoch czy nawet niesamowitych wówczas Węgrów, zaczęto ściągać do niej utalentowanych obcokrajowców. W dużej mierze byli to Austriacy, zdarzył się jednak i Polak. Nie kto inny jak Ernest Wilimowski. Czy przejście utalentowanego Polaka było w pełni związane z jego wolą? Otóż nie. Z wybuchem II wojny światowej rozpoczął się okres okupacji całości terytorium II Rzeczpospolitej przez III Rzeszę, jak i Związek Radziecki. Adolf Hitler dwoma dekretami z 8 i 12 października 1939 roku jednostronnie wcielił zachodnie terytoria Polski, w tym Górny Śląsk do Rzeszy. Władze administracji Niemiec zmuszały obywateli Rzeczpospolitej do podpisania Volkslisty, czyli niemieckiej listy narodowościowej, której umieszczenie własnego nazwiska oznaczało przyjęcie obywatelstwa III Rzeszy. Volkslistę podpisał także rodowity Górnoślązak Ernest Wilimowski. Natychmiastowo wykorzystali to działacze niemieckiego Związku Piłki Nożnej. Polski piłkarz miał do wyboru skończyć w obozie koncentracyjnym lub grać dla reprezentacji Niemiec. Wyjechał w głąb III Rzeszy i robił to, co wychodziło mu najlepiej. Ratując życie, stracił swój wizerunek na zawsze. Z bramkostrzelnej gwiazdy polskiej piłki stał się dla rodaków zdrajcą narodu. W latach 1941-42 wystąpił w 8 meczach reprezentacji narodowej Niemiec, zdobywając dla niej 13 bramek. W Niemczech został na zawsze. Kontynuował karierę piłkarską na szczeblach Bundesligi w 10 różnych klubach, w tym m.in. 1860 Monachium i FC Augsburg. Ernest Wilimowski, mimo zmiany piłkarskiego otoczenia, wciąż zdobywał niezliczone liczby bramek. Był piłkarzem wybitnym i niewątpliwie gwiazdą rangi światowej. Tak bramkostrzelnego zawodnika świat nie ujrzał aż do czasów Pelego. Strzelca 4 bramek w jednym meczu w turnieju finałowym nie było przez następne 56 lat, aż do czasów Olga Salenko. Kolejnego zdobywcy 10 bramek w jednym meczu Ekstraklasy nie poznaliśmy do dziś. W wyniku troski o swój los, niemieckich agresorów i przede wszystkim wybuchu II wojny światowej, Ernest Wilimowski grał z orzełkiem na piersi przez jedyne 5 lat, a następnie reprezentując Niemcy, swój autorytet w Polsce skreślił na zawsze. Czy na pewno?